krasnoludem! Tylko grzeczny. Zaczekam z tym do jutra. Co? Lojvarden choć jest Nilgardczykiem. Królewna Adda jest tak. Ponoć wzrosną ceny był już tylko formalnością. Morgan, to brak pieniędzy? To jakiś żart. Podniesiemy podatki i po kłopocie. Jestem wyczerpany. Co tutaj robisz? Co? Szukałem wychodka. W skrzyni? Punkt dla ciebie. Prawda jest taka, że szukam lepszych trunków. Nie będę pić tego cienkusza. O, wino rzeczywiście jest rozwodnione. Znalazłem tu niezłą gorzałkę. Chcesz trochę? O, oczywiście. Konno w pełnych pancerzach, wszystkie blachy na błysk, rzemyki naoliwione, koniki jak malowane. Morden złapał kratę, ścisnął rumaka kolanami, zrobił się czerwony, konie zresztą też, i podciągnął się. Rozumiecie? Razem z koniem. Niech skonam niebywałe. Po tym występie turniej był już tylko formalnością. Morden to prawdziwy masaż. No to jesteśmy. Nie rób takiej miny, będzie dobrze. Coś mnie kłuje w boku. Może pójdziemy do ciebie i sprawdzimy, czy nie mam jakichś wewnętrznych obrażeń. Zajmiemy się tym po przyjęciu. Głowa do góry, Geralt. To nie takie straszne. Przywitajmy się ze wszystkimi. Mhm. Jaskier jest naprawdę niesamowity. Witamy na przyjęciu u Lojvardena. Królewna wyrosła na piękną kobietę. Wiedźmin Geralt z Rivii i, jak zawsze, czarująca Triss Merigold. Witajcie. Witaj. Dziękuję, że zechcieliście przyjść. Już prawie wszyscy goście są obecni. Jeśli dobrze się przyjrzysz, Wiedźminie, zobaczysz na tej sali przekrój całego królestwa. Są tu wszystkie znamienite osoby. To my dziękujemy za zaproszenie. Jestem przekonana, że jeszcze wrócimy do tego tematu. Z całą pewnością. A teraz wybaczcie, muszę się oddalić. Obowiązki gospodarza. Na pewno jeszcze porozmawiamy. Sery, mój panie, najprzedniej smakują z czerwonym Est-Est Toussaint, rocznik 1228. Geralt, przedstawiam ci grododzierżcę Velerada. Miło mi. Witaj, Wiedźminie. Kopę lat. Velerad jest prawą ręką króla Foltesta. Pani Triss jest bardzo uprzejma, ale przebywamy w gronie przyjaciół, więc nie ma potrzeby oficjalnie się przedstawiać. Ale jeśli chcesz otworzyć sklep albo faktorię, ubijesz potwora, masz sprawę do króla, najpierw musisz przyjść do mnie. Rozumiem. Będę pamiętał. Wybaczcie, grododzierżco, ale musimy przywitać się z resztą gości. Lojvarden, choć jest Nilgardczykiem, ma świetny smak. Geralt, miałeś okazję poznać Talara? Talar? Tutaj? Dzień dobry. Chciałem przedstawić mojego pana, szlachetnego Erkena von Blunt. Witajcie, panie. Erken złożył śluby milczenia i nie odpowie. Zastanawiacie się pewnie, jaki jest zatem powód jego wizyty. Rzeczywiście, zastanawiamy się. Złożył w swym życiu wiele ślubów. Przysiągł między innymi chronić rodzinę panującą. Niestety królewna Adda z jakiegoś powodu nie darzy go zbytnim poważaniem. Ślubów zaś trzeba dotrzymać, niezależnie od okoliczności. Jaka jest twoja rola? Bo zgaduję, że ślubów nie składałeś. Upoważnił mnie, bym przemawiał w jego imieniu. Ponadto służę mu radą. Oczywiście. Nie przeszkadzamy zatem. Chodź, Geralt. Królewna Adda jest tutaj. Nic nie rozumiem. Dlaczego wszyscy przyszli do Lojvardena, skoro go nie lubią? Zejdź mi z oczu, odmieńcze. Pani, pozwól, że przedstawię czarodziejkę Triss Merigold i... Dewet, wiem, kto przede mną stoi. Znamy się, nieprawdaż, Wiedźminie? Można tak rzec, królewno. Faktycznie jestem królewną, chociaż czasami zupełnie tego nie czuję. Mam tyle obowiązków, nawet sobie nie wyobrażasz, Wiedźminie. Czemu tak na mnie patrzysz? Nie podoba ci się moja suknia? Widzę, że wciąż nosisz naszyjnik z Inkluzem. Klątwa... Zamknij swój parszywy pysk, mutancie! To bardzo ważne. Klątwa może... Dość! Wasza wysokość, pozwól mi wyrzucić tego przybłędę. Nie mamy już ochoty z wami rozmawiać. Odejdźcie. Poznałeś już wszystkie bardziej znaczące postaci. Teraz muszę porozmawiać z Lojvardenem. Uważaj. Na pewno ktoś spróbuje cię wypytywać. O co? Jestem tylko Wiedźminem. Nie daj się zwieść. Tutaj wszystko ma podtekst polityczny. Jak się bawisz, Wiedźminie? Wybornie. Żarcia mało, nie ma gdzie usiąść. Wszyscy się kręcą po sali, wymieniając jakieś banały. I jestem chyba tutaj jedyną osobą spoza licznych tajemnych układów. Taki nastał czas. Nowe obyczaje, nowa moda. Uważasz, że powinniśmy pokazać Nilfgaardczykowi, jakie z nas dzikusy? Że mylimy widelec ze zgrzebieniem? Że jedyny sposób ucztowania, jaki znamy, to chlanie na umór, porykiwanie sprośnych piosenek i klepanie dziewek służebnych po tyłkach? Wybacz, ale jako anachroniczny relikt przeszłości przywiązałem się do dawnych obyczajów. Nowych nie rozumiem i nie aprobuję. A ty przestań mi mydlić oczy, Talar. Gadaj, kim jesteś i co tu robisz. Jestem patriotą. Na sercu leży mi wyłącznie dobro królestwa, a zagrożeniem dla niego mogą być układy, o których sam wspomniałeś. Nie kręć. Już powiedziałem, że jestem prostym, staromodnym wiedźminem. Mów do mnie słowami, których używał niegdyś Paser Talar. Paser Talar nie robi nic za darmo. Paser Talar jest oszustem, który wolałby zapewne, aby chłopcy z klasztornej nie dowiedzieli się o tym, że chadza na przyjęcia wyzimskiej śmietanki towarzyskiej. Niech będzie. Powiem ci, druhu. Kroi się ostra chara tanina. Pardonu nikt dawać nie będzie, a pokonanych rozdziebią krucy. Mój anachroniczny kamracie, staniesz do boju o nowy ład lub przeciw niemu. O tradycje i zwyczaje, o ziemię, dobytek i baby nasze walczyć będziemy. Przeciw komu? Kto jest tym złym? Kto baby chce nam kraść? Zwodzić cię nie będę, boś swojak i wspólna sprawa nas łączy. Tedy szczerze powiem, nie wiem jeszcze. Wkrótce jednak się dowiem, a wtedy nastanie czas miecza i topora. Ulice juchą spłyną i wiedz jedno, kamracie. Nie będzie miejsca na twoją neutralność. Powiedz, kim jest i co tu robi Dewet. To tylko pionek. Nie rozumiem jednak, czemu Adda toleruje jego obecność. Rozwiń temat. Jak większość zakonników cierpi na kompleks małego fiuta. Na wszystko, czego się boi, reaguje agresją. A do tego jest Nilgardczykiem. Różne rzeczy można powiedzieć o naszej królewnie. Ale nie to, że jest głupia. Może królewna prowadzi własną grę? Z całą pewnością. Mogłaby jednak rozsądniej dobierać sprzymierzeńców. To nie szachy. Stawką jest życie. Boję się, że ktoś ją wykorzystuje. Co Lojvarden ma wspólnego z nadchodzącymi zmianami? Jeszcze nie wiem. Muszę umówić rycerza Erkena na prywatną rozmowę z naszym gospodarzem. Bo jego intencje są dla mnie niejasne. Dla mnie też. Czyżby? Co masz na myśli? Wygląda na to, że twoja... przyjaciółka świetnie się dogaduje z Lojvardenem. Podobno się nie znają, a jednak mają sobie dużo do powiedzenia. Sam popatrz. Ufam, Triss. Znasz ją lepiej ode mnie, ale nie mów później, że cię nie uprzedzałem. Wracając do Lojvardena, wiem, że jest związany z jakąś ponadnarodową organizacją kupców, bankierów i innych bogaczy. Kim tak naprawdę jesteś? Tylko nie kręć, kamracie. Pracuję dla wywiadu Temerii. Wykonuję bezpośrednie polecenia króla. Szukam zdrajców, sprzedawczyków i obcych agentów. Jestem szpiegiem. Wysoko postawionym szpiegiem. Nie przeczę. Chcę ci zadać niedyskretne pytanie. Płazy, o które mnie pytałeś, to sprawa osobista, czy, że tak powiem, ideologiczna? Ideologiczna. Możesz wyjaśnić? Salamandra jest organizacją z gruntu złą. Po pierwsze przestępczą, po drugie poważnie zakłócającą równowagę, na co jako wiedźmin jestem wyczulony. Rozumiem. Dziękuję za szczerość. Czemu za wszelką cenę chcecie mnie wciągnąć w grę, która mnie nie dotyczy i w gruncie rzeczy mało obchodzi? Ta gra dotyczy cię bardziej niż sądzisz. Chcesz powiedzieć, że masz gdzieś konflikt zakonu i wiewiórek? Chcesz powiedzieć, że wszystko ci jedno? A twoja kochanka, Triss Merigold? To prywatna sprawa. Chcę zniszczyć Salamandrę. Oto mój cel. Salamandra ma mocodawcę. Osoby, która jest na tej sali lub o której się tutaj mówi. Siedzisz w tym wszystkim po uszy, wilku. Czy to ci się podoba, czy nie? Wybacz. Jeszcze porozmawiamy. Mów śmiało, Geralt. Byle nie o polityce. Mam już tego serdecznie dość. Spokojnie, chciałem porozmawiać o królewnie. Żadnej polityki. Chciałem zapytać o klątwę. Ciszej do cholery. Napiłbym się jeszcze czegoś mocniejszego. No dobrze, pytaj. Czy królewna miewa dziwne sny? A skąd ja mam to wiedzieć, do cholery? Już dawno nie rozmawiałem z Addą na osobności, bez towarzystwa tych nadętych dupków z zakonu. Może zauważyłeś jakieś inne podejrzane zachowania? Geralt, twoje pytania ocierają się o zdradę stanu. Velerad, nie pytam z chęci zdobycia wpływów politycznych, ani z perwersyjnej ciekawości. O ile wiem, nasza słodka królewna jest teraz zupełnie normalną dziewczyną. Normalną pod względem fizycznym, bo w główce jej się trochę poprzewracało. Jest agresywna? Miewa stany lękowe? Agresywna? Owszem, bywa. Ale jak na rozpuszczoną pannicę, to nawet w normie. Sam nie wiem, jest taka... No, jaka? Jak na mój gust... No powiedz w końcu. Brak jej solidnego rżnięcia, męskiej ręki. Ta. Muszę iść. Do zobaczenia. Bywaj. Ponoć król Radovid przybywa pertraktować z Foltestem. Zejdź mi z oczu, odmieńcze. Wiedźminie, podejdź bliżej. A ty, Dewet, przynieś mi wina. Od tamtego pazia na drugim końcu sali. Wasza wysokość? Teraz, kiedy pozbyliśmy się Deweta, możemy rozmawiać swobodnie. Powiedz mi, Geralcie, jak to jest z Wiedźminami? Tylko nie próbuj się zasłaniać kodeksem. O co pytasz, pani? Jaki masz stosunek do polityki? Dla mnie polityka jest jak schadzka z kochankiem, zgadzasz się? Jestem pod wrażeniem tego porównania. Czy wasza wysokość próbowała sił w sztukach pięknych? Muszę się uczyć różnych bzdur. Książki mnie nudzą, poezja w większości też. Zgadzam się, książki są dla nudziarzy. Nieważne. Wróćmy do naszych kochanków krążących po sali. Widzisz, Wiedźminie, polityka jest jak schadzka. Najpierw gra wstępna, spojrzenia i rozmowy. Spójrz na te czarownice i Lojvardena. Następnie przechodzimy do bardziej śmiałych czynów. Macanki, te sprawy, rozumiesz? Trochę jak nasz szlachetny Erken i dworacy. By w końcu dać się ponieść żądzy i zrobić to mocno jak zwierzęta. Na koniec pozostaje smutna codzienność, wyprane z romantyzmu, pasji, codzienne stosunki, na przykład Velerad i Dewet. Przepraszam, wasza wysokość. Zakrztusiłem się. Jesteśmy dorośli, Geralcie. Oboje wiemy, że wszyscy to robią. Masz rację. Polityka i seks sprowadzają się w sumie do jednego. Do pieprzenia. Mogę zadać pytanie? Dobrze, pytaj. Jaki jest stosunek króla do spraw, o których rozmawiamy? Mam na myśli politykę. To nudne pytanie. Zgłodniałam, a na tym przyjęciu nie ma nic dobrego do jedzenia. Przepiórcze języczki już mi się przejadły, jaja jesiotra też. Mam ochotę na... Wiem. Jeśli zgadniesz, na co mam ochotę i przyniesiesz mi właściwą potrawę, odpowiem na twoje pytanie. Zaraz wracam. Słucham cię, Wiedźminie. Orientujesz się może w gustach kulinarnych królewny? To nie jest lekki i przyjemny temat. Pogadamy, jak załatwisz mi jakiś mocniejszy trunek. Dobra. Słucham cię. Od razu lepiej. Dobrze, sprawa wygląda następująco. Z trudnego dzieciństwa królewnie zostało upodobanie do krwistego, surowego mięsa. Staramy się to ukryć, rozumiesz? Żyje jeszcze sporo ludzi, którzy pamiętają... Rozumiem. Coś jeszcze? Wiem, że Talar jest wściekły, ponieważ to służbom specjalnym zleca się zdobywanie tych smakołyków. To niezwykle kosztowne. Dzięki za pomoc. Wreszcie coś z siebie wydusiłeś. Złamałem swoje sznury. Przysięgałem na czaple. Czaple? Dość bredni. Talar wynajął mnie, żeby być incognito na przyjęciu. No, a ty się wygadałeś. Nie rób scen, proszę. Dam ci specjalny sygnet domu nocy. Zniżka sceny do połowy. Masz dla mnie coś dobrego? Nie, nie, nie. To jedzenie dla plebsu. Proszę o jeszcze jedno. Dobrze. Potrzeb... Śpię... Geralt? Nie wiesz przypadkiem, jaka jest ulubiona potrawa królewny? Przypadkiem wiem. Musimy się zajmować tymi idiotyzmami. My, ludzie do zadań specjalnych. My, ludzie z cienia. Nie rozkręcaj się. Co to za potrawa? Przynieś mi list, który znajduje się w pokoju obok, w skrzyni z godłem Temerii. Tylko dyskretnie. Ale... Wtedy się dowiesz, co lubi jeść Adda. Jak poszło? Bez problemu. Nadajesz się na agę? No dobra, do niczego się nie nadajesz. Szpieg z ciebie jak z koziej życi. Do rzeczy. Co takiego szczególnego jada jej wysokość? Katoblefasy. Co? Widzisz, jakiś czas temu przybył do Wyzimy pewien pomyleniec. Swoją drogą bardzo podobny do ciebie. Który twierdził, że nie ma lepszej potrawy nad właściwie przyrządzone mięso z katoblefasa. Żartujesz. Bynajmniej. Od tamtej pory moi ludzie potajemnie jeżdżą po świecie i polują na katoblefasy. Nie zdajesz sobie sprawy, ile to kosztuje. Jak przyrządzić to mięso? To już działka grododzierżcy. Ja potajemnie sprowadzam katoblefasy, na gotowaniu się nie znam. Nie teraz. To ważne. O co chodzi? Myślę, że mógłbym się czegoś dowiedzieć od Addy. Tak? Ta rozpuszczona mała... nieważne. Chcę dostać jakieś katoblefasy. Najlepiej krwiste. Żartujesz? Nie. Triss, proszę. Może jakaś mała iluzja? Rzucanie zaklęć na przyjęciu jest bardzo dużym nietaktem. Odwrócę od ciebie uwagę. Wiesz co? Już lepiej poradzę sobie sama. Wiedźmin? Znałem kiedyś jednego. Chłopi go ubili. Dureń nawet się nie broni. Udało się. Oto krwiste katoblefasy dla królewny. Dziękuję, Triss. Przy okazji, wiesz, że iluzję orgazmu też mogłabym wyczarować? Chyba wolę tradycyjne metody. Wrócę, jak załatwię sprawę z Addą. Zejdź mi z oczu, odmieńcze. Masz dla mnie coś dobrego? Oto tatar z katoblefasa. Krwisty. Z odrobiną pieprzu. I surowym żółtkiem. Wiesz, jak sprawić przyjemność kobiecie? Sprawiać przyjemność waszej wysokości to zaszczyt. Postanowiłam udzielić ci prywatnej audiencji. Przyjdź do Alkierza za 5 minut. Pamiętaj, będziemy politykować, a polityka jest jak schadzka. Jeśli kłamie. Brak pieniędzy? To jakiś żart. Podniesiemy podatki i po kłopocie. Wreszcie jesteś. Bierzmy się do polityki, tylko cicho. Nikt nie może usłyszeć. Wasza wysokość obiecała odpowiedzieć na moje pytanie. Na co czekasz? Rozbieraj się. Wasza wysokość, ale... Pamiętam, Wiedźminie, odpowiem w swoim czasie. A teraz udowodnij mi, że legendy o twoim mieczu nie są przesadzone. Muszę odmówić. Nie igraj ze mną, Geralt. Wszystko ma swoje granice. Moja cierpliwość też. Nie będę twoją maskotką. Spodziewałam się tego. Szkoda, mogło być miło. Król Foltest, mój ukochany ojciec, traktuje mnie jak dziecko, a dzieci nie bawią się w politykę. Już wkrótce się przekona, jak bardzo był zaślepiony. To wszystko. Możesz... Wasza wysokość, ja... Odejdź. Chcę... Geralt, rozmawiałam o... Bywa. Wreszcie... Wasz... Na co... Wasze... Pamię... Twoje życie... No myślę... Geralt, rozmawiałam o tobie z Lojvardenem. Interesujące. Sądzę, że powinieneś go wysłuchać. Co takiego ciekawego ma mi do powiedzenia? Nie drwij. Złożę ci propozycję. Uważam, że powinieneś ją przyjąć. Nie traktujecie mnie instrumentalnie? Ach, ty i te twoje instrumenty. O co chodzi z tą starszą krwią? To długa i zawiła historia. Opowiem ci ją w skrócie. Pewna elfka... Lara Doren Epsiadal była specjalnie przygotowanym ładunkiem genetycznym, rezultatem wieloletnich prac. W połączeniu z innym ładunkiem elfim miała urodzić bardzo specjalne dziecko. Tak się jednak nie stało. Lara zakochała się w Kregenanie z Lot, ludzkim magu. Potomkowie Lary i Kregenana, tak zwana starsza krew, okazali się trudni do upilnowania. Czarodzieje stracili kontrolę nad niezwykłym genem. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o mojej tożsamości? Owszem, jakieś postępy? Wciąż to analizuję i dalej nie wiem. Nie bądź taki niecierpliwy. Daj mi chwilę. Zamierzam coś przekąsić. Dobrze, że jesteś. Chciałem z tobą porozmawiać. Słucham. Stare przysłowie mówi, wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Może brzmi to banalnie, ale taka jest prawda. Streszczaj się. Geralt, proszę nie bądź ironiczny. Wysłuchaj, co Declan ma do powiedzenia. Spróbuję zgadnąć. Potrzebujecie kogoś, kto wykona brudną robotę. I stwierdziliście, że naiwny wiedźmin z amnezją doskonale się do tego nada. Owszem. Pomożesz nam zniszczyć salamandry? Pomogę. Chociaż wiedz, Lojvarden, że nie jesteśmy przyjaciółmi. Doskonale. Jesteśmy w posiadaniu następujących informacji. Jak każda tajna organizacja, Salamandra potrzebuje złota. Jednym z najbardziej dochodowych interesów jest obecnie handel Fistechem. Logika oraz informacje agentów terenowych dowodzą, że na bagnach musiała w ostatnich dniach powstać baza salamandry. Zebrane zioła są transportowane do drugiej tajnej bazy, gdzieś w wyzimie klasztornej. Znowu bagna i dzielnica biedoty. Cudownie. Liczymy, że uda ci się zlokalizować i zniszczyć obie bazy. Gdybyś odnalazł jakieś dokumenty, ślady mogące nas doprowadzić dalej, przyjdź do mnie. Tak jest. Szeregowy Wiedźmin prosi o pozwolenie rozpoczęcia misji. Wiedźminie, obie bazy są nowe i nie najlepiej chronione, ale gdybyśmy posłali tam zwykłych ludzi, padłoby dużo trupów. A tak najwyżej jeden, rozumiem. Wrócę, jak zdobędę nowe informacje. Gdybyś miał jakieś problemy, zgłoś się do mnie jutro. Służę pomocą. Weź też zwój z recepturą. Triss zdobyła go specjalnie dla ciebie. Ponoć król Radovid przybywa pertraktować z Foltestem. Wiedźmin. Nie nuży cię przyjęcie? A co? Chciałbyś zająć się czymś bardziej interesującym? W domu, Geralt, w domu. Znalazłbyś sobie prawdziwą kobietę. Czarownice, jak wszyscy wiedzą, są bezpłodne. Czasami wolałbym być chłopem. Nie denerwuj mnie jeszcze bardziej. Pogadamy już. Szkoda gadać. groźnie wyglądasz. Możesz tak nosić broń na plecach. Kiedyś byłem... Nie bardzo rozumiałem. Miałem potencjał. Teraz muszę siedzieć w tych spelunach. A wszystko przez jedną walkę. Byłeś wojownikiem? Bokserem. Od tamtego czasu noszę kaptur, żeby nikt mnie nie rozpoznał. Miałem setki fanów, kobiety, pieniądze. Nie wiesz, jak to jest. Co się stało? Najpierw oszukali mnie sędziowie, że niby biłem po jajach. On i tak nie miał jaj, więc co za różnica. Przegrałem przez dyskwalifikację. Poruszająca historia. To nie koniec! To dopiero początek mojego dramatu. Później były inne walki, aż w końcu... Co się stało? Walczyłem z lwem, tak na niego mówili. Dzień był gorący, chociaż wiał chłodny wiatr znad zatoki. Pobił cię? Dostałem jeden morderczy cios. I zrozumiałem, że nie wygram tej walki. Że w życiu chodzi o coś więcej. Uciekłeś z ringu po jednym strzale? Nie uciekłem, tylko przeszedłem przemianę duchową. Ale na ciebie starczy mi sił. Proponuję zakład. 200... Wchodzę. Jaka piękna muzyka. Żadnego wyzwania. Idziesz do piachu. Jesteś uczniem lwa? Nasłał cię? Jestem Wiedźminem. Wygrałem. Bierz co chcesz. Wezmę pieniądze. 300 zł. Masz i zostaw mnie w spokoju. Zobacz. Komu by tu przypieprzyć? Rozwalę ci mordę! Wygrałeś. Witaj. Gotow. Niezły jest. Piękny był ten minstrel. Jesteś inny. Ale to nawet interesujące. To ciekawe. Tylko... Chcę od... Tak? Jaskier ma prawdziwy talent. No dobrze, na początek coś... Marlatek, musisz broń na plecach. No dobrze, na początek coś... Witam. Mogę czym? Piękny lokal. To prawda. Odwiedzają cię. Jesteście... Wiedziałem, że się dogadamy. Chętnie opowiem ci to i owo. Cały zamieniam się w słuch. Od pewnego czasu odwiedzają mnie podejrzane typki. Wojsko ich ignoruje, a oni czują się pewnie jak u siebie w domu. Zgaduję, że widziałeś u nich symbole ze znakiem salamandry. Zaiste. Widzę, że ich znasz. Słyszysz, o czym mówią? Mówią cicho, widać mają wiele sekretów. Słyszałem co nieco, ale większość to błahostki. Na pewno mówili coś interesującego. Słyszałem, jak ustalali hasło otwierające drogę do jakiegoś podziemnego kompleksu. Wydaje mi się, że nazywali go manufakturą. Jak brzmiało to hasło? Jeden z typków powiedział... Cierń. Dzięki za informację. Bywaj. Już... Nie tłumacz się, słodziutki. Jestem kelnerką. Dla mnie problemy dnia następnego to codzienność. Kiedy ja... Wymieszaj w kubku wódki 2 porcje jaskółczego ziela i 3 porcje płatków zimejki. To przepis na lekarstwo na kaca. Pochodzi od mojej babci. Opowiadałam ci już o mojej babci? Pewnie nie. Babcia była trochę wiedźmowata, ale wszyscy ją szanowali. A może szanowali ją właśnie dlatego? Haczykowaty nos naprawdę robi wrażenie. Sam wiesz, jak to jest. Mądrość nie zawsze idzie w parze z ludzkim szacunkiem. Ludzie boją się i tak dalej. Ale moją babcię szanowali. Nudzę cię? Ależ skąd? Nie zrozum mnie źle. Wiem, że jesteś wiedźminem. Ale przecież to prawie to samo, co wiedźma. Czarujesz, ważysz eliksiry, pomagasz kobietom w kłopotach. Mylę się? No właśnie, przecież się nie mylę. Spodobałbyś się babci. Myślę, że ona też przypadłaby ci do gustu. Wyglądasz na odrobinę znudzonego. Ależ skąd? No właśnie, moglibyście wymienić doświadczenia. Już sobie wyobrażam, jak babcia mówi tym swoim wiedźmowatym głosem. Dawka jaskółczego ziela, 2 dawki zimejki, szczypta jemioły i gotowe. Naprawdę muszę już iść. W takim razie nie zatrzymuję, ale wpadnij jeszcze kiedyś na dłuższą rozmowę. Bywaj. Spać mi się chce. Ponoć bierzecie dzieci do terminu, podobnie jak my, czyli silnicy. Nie widzę w tym nic zdrożnego. Wiedźmin. Zaraz się okaże, czyś prawy człek, czy tchórz. O co ci chodzi, Dewet? Ta kanalia Talar nie chce się podporządkować królewskiemu edyktowi. Jakiemu edyktowi? Królewskiemu, z pieczęcią miłościwie nam panującego jaśnie pana Foltesta. To odwołanie ze stanowiska. Mocą mi nadaną, etc., etc., niniejszym odwołuje się Bernarda Ducata, zwanego Talarem, z funkcji dowódcy służb informacyjnych Temerii. I Talar się sprzeciwia? Niemożliwe. Tak. I za to spotka go śmierć. Geralt, pokaż, żeś prawdziwy patriota. Zabij śmiecia! Chyba nie wierzysz w te chędożone kłamstwa! Edykt jest fałszywy! Ten skurwiały dewot z małym fiutem i jeszcze mniejszym mózgiem chce mnie wysadzić z siodła! Stul pysk, zawszony szpiclu! Jesteś zdrajcą i zawiśniesz jak zdrajca! Wykaż, żeś patriota i przyprowadź mi tego śmiecia! Nie musi być w całości. Wysłucham obu stron. Nie ujdzie płazem! Geralt, nie słuchaj go, to chędożony oszust! Co jest, Talar? Musi być w to zamieszany, w fałszowanie królewskich edyktów! Ale... Skąd wziąłeś królewską pieczęć, skurwysynu? Ja? Że niby ja ukradłem pieczęć? Jak śmiesz, nędzny psie! Uważasz, że pieczęć jest sfałszowana? Oczywiście! Jeśli to królewski edykt, gdzie jest podpis Foltesta, ha? Geralt, musisz mnie ochronić przed tą prowokacją! Król nie ma obowiązku podpisywać wszystkich zarządzeń. Pieczęć jest autentyczna! Łżesz, Dewet! Udowodnię to i zawiśniesz! Niczego nie udowodnisz. Poddaj się bez walki, a ocalisz życie. Nie mieszaj się, Wiedźminie. Nigdy nie weźmiecie mnie żywcem, skurwysyny! Wysłucham obu stron. Podjąłeś decyzję? Talar odejdzie wolny. Pożałujesz tego! Pożałujesz, Wiedźminie! Taka kanalia powinna wisieć. Dziękuję za pomoc, Geralt. Lepiej zniknij na jakiś czas. To dobry pomysł, ale muszę z tobą pogadać. Później. Dobrze. Spotkajmy się na bankiecie w nowym Narakorcie. Nie chcę, żeby mnie ludzie widzieli z Wiedźminem. Geralt z Rivii, jak sądzę. A kto pyta? Mam dla ciebie wiadomość od wspólnych znajomych. Wiadomość brzmi: trzymaj się z daleka od spraw, które cię nie dotyczą. Nie pchaj palców w ogień, bo się sparzysz. Przekaż wspólnym znajomym wiadomość ode mnie. Mów. Powiedz, że jeśli chcą mi coś powiedzieć, niech zrobią to osobiście. Bez obaw, na pewno wasze drogi skrzyżują się. Czego? Niczego. Szulernia. Z kim warto... Jeśli chcesz zagrać w kości, to idź do kostery. Wyszynk jest u barmanki. Zastanawiające. Wybacz, ale nie pamiętam twojej... Sam tu trafiłem. Skoro tak twierdzisz, cóż, czuj się jak u siebie w domu. Jeśli jesteś dobry, możesz zagrać w kości. A jak masz ochotę się napić lub coś... Kto prowadzi? Takie pytania są tu niemile widziane. Chyba nie chcesz, żeby wszyscy uznali cię za szpicla. Dosyć wiedzieć, że lokal należy do przedsiębiorczych ludzi, którzy nie zgadzają się z ograniczeniami stanu wyjątkowego i pragną zapewnić rozrywkę ciężko pracującym obywatelom. Pojmuję. Baw się dobrze. Bywaj. Białowłosy, przyznaję, że jesteś niczego sobie. Czym... Wcześniej czy później jakiś sfrustrowany hazardzista doniesie na ten lokal. Na wieczny ogień. Zagra? niemożliwe. Co się tam włóczy po nocy? Wiedźmin. Geralt z Rivii. Wiedźmin. Glejt macie, panie Wiedźmin? Mam. A co wy mi tu podtykacie? To pozwolenie na pobyt, a nie glejt zezwalający na wałęsanie się po nocy. Dajcie mi glejt, a ja ubiję za darmo wszystkie kikimory, jakie spotkam. Dobrze, macie tu glejt. Powodzenia, Wiedźminie. Dziękuję, panie oficerze. Mój ojciec jest żołnierzem. I co z tego? Obroni mnie przed potworem. Służba nie... Nic tak nie cieszy, jak dany interes. Napiłbym się. Godzina milicyjna. Wiem, że masz glejt, ale trzymaj się z dala od kłopotów i strzeż się potworów. Znowuś, owszem, nie podziękowałem jeszcze za uratowanie tyłka. Nadal nie jestem pewien, czy narażanie się Dewetowi było słusznym posunięciem. Ależ oczywiście, o ile leży ci na sercu dobro Temerii. Co masz na myśli? Coś wisi w powietrzu. Mów jaśniej. To proste. Wyjeżdżając, król zostawił dla mnie list. Powierzył mi pieczę nad Wyzimą. Spójrz. Wygląda na autentyczny. Powierzam ci pod swoją nieobecność? Tak, wiem, że umiesz czytać. Zwróć jednak uwagę na fakt, iż prócz pieczęci masz tu królewski podpis. To prawda. Na pozostałych edyktach nie było podpisu króla. Pieczęć łatwo ukraść. Podpisu już tak prosto nie podrobisz. A więc królewskie edykty to fałszywki? Otóż to. Jesteś inny, ale to nawet interesujące. Jakieś... W zasadzie... Niestety, mój kodeks zabrania wykorzystania... Jaki kodeks? Nie twoja sprawa. Cholera. Jakieś... Dziękuję. Cieszę się. Szczerze? A czy to ważne? Słucham? Wydaje mi się, że poszukuje cię brat. Co? Nie, wykluczone. Nie mam rodziny. Jesteś pewna? Całkowicie. Tutaj jest mój dom. Moje siostry Nocy. Spokojnie. Musiałem się pomylić. Słucham? Chciałbym spędzić... Z przyjemnością białowłosy. Musisz tylko złożyć... Stały klient? No cóż, ze zniżką to będzie 300 orenów. A! Słuchaj. Chciałbym z przyjemnością... Stały... Dziękuję. Chodź za mną. Chciałem zrealizować pewną fantazję. Cierpliwości. Weźmiemy gorącą kąpiel, a później spełnią się wszystkie twoje sny. Masz interes. Myślałem, że to nie żaden z... Mam złoto. Nie przy... Będę miał przerąbane. Chodź. Ojej. No proszę. Ładnie to tak wdzierać się bez zaproszenia? Mam sprawę. I do tego nie odpowiadać na pytania? Geralt z Rivii, o którym słyszałam, był kulturalnym wiedźminem. Wybacz pani, straciłem pamięć. Wiem, wiedźminie. Nie znasz mnie, chociaż ja znam ciebie. Od jakiegoś czasu się tobą interesuję. Czemu zawdzięczam to zainteresowanie? Mój dawny kochanek, o którym nigdy nie zapomniałam, był twoim przyjacielem. Zginął pomagając ci w walce z potężnym wrogiem. Ale to stare dzieje. Co cię do mnie sprowadza? Zaintrygowałaś mnie, wspominając dawne dzieje. Mogłabyś opowiedzieć o tym człowieku? Nie powiedziałam, że był człowiekiem. Najważniejsze jest to, że byłeś mu przyjacielem. Nazywał się Regis i swego czasu zbyt dużo pił. Dlatego się rozstaliśmy. Nauk niemal doprowadził go do śmierci. Dopadli go wściekli chłopi. Musiał się bardzo długo kurować. Później wiódł żywot samotnika, aż wreszcie spotkał ciebie. Smutne. Nie przejmuj się. Dla mnie ważne jest, że w chwili śmierci miał przyjaciół. Prawdziwych przyjaciół. Kim jesteś? Jestem królową nocy. Spełniam sny moich gości. Wychodzą stąd zadowoleni, zrelaksowani. I z pustymi sakiewkami. Realizuję ich marzenia. Przez krótką chwilę, ale zawsze. A marzenia są bezcenne, wiedźminie. Co musiałbym zrobić, żeby spędzić wieczór w towarzystwie tych ślicznotek? Musiałbyś zapomnieć, że jesteś wiedźminem i stać się naszym przyjacielem. Wybacz, madam, ale nie rozumiem. Zatem musisz uzbroić się w cierpliwość. Z czasem zrozumiesz. Bywaj. Porozmawiaj z panią nocy. Porozmawiaj z panią nocy. Tak? Bywajcie. Czego chcesz? Interesuje cię w życiu... Impertynenckie pytanie, ale niech będzie, odpowiem ci. Lubię ćwiczyć umysł podczas gry w pokera. Również znam tę zabawę. Zabawę? Wracaj, widać, że się za... Czego chcesz? Kim ty... Co to za pytanie? Jestem hrabią. Jeżeli nie słyszałeś nazwiska Dewet, to znaczy, żeś cham i prostak. Żegnam. Zakon Płonącej Róży jest ostatnio pierwszą władzą w Wyzimie. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Którego? O krwi Gula. Przynieś mi dwa... Proszę, oto one. Oto twoja nagroda, wiedźminie. zabije mnie. Nie zabije. Ja chcę żyć. Ja chcę żyć. Które opazu zapłacę 10. To lubię. Ponoć dusza, więc jesteś inny. Gdyby nie potwory, mam wrażenie, że słyszę. Kiedy przyniosą krzesła? Przecież nie będziemy stać całą... Zdecydowanie wolno. Tak? Potrzebuje pomocy w śledztwie w wyzimie klasztornej. Z naszych informacji wynika, że salamandry mają udział w handlu fistechem. I co z tego wynika? Róż głową. Nie znasz nikogo, kto kupowałby fistech? A strażnik Siemko? No tak. Przyciśnij go mocniej, a na pewno powie, od kogo dostaje bie... Potrzebujemy nieco czasu. Przyjdź później. Królewna Adda powinna niezwłocznie wyjść... Wiedźmin. Bywaj. Zaprawdę szlachectwo zobowiązuje. Jeszcze zgliszcza starej wyzimy nie ostygły po wojnie, a już rodzina królewska brata się z Nilgardczykiem. Nie dość, że zaproszono tego tak dobry, kiedy przyniosą krzesła. To jeszcze nie będziemy sobie prawdziwą królewskiego zobowiązania. I mutanta. Skandal. Jakieś pro... Bywaj. Przepraszam, gdzie się podziały moje maniery. Nie patrzcie tak na mnie, trzeba jakoś żyć. No co, gula nie widzieliście? Widziałem niejednego, ale żaden nie gadał. No, ja nie chwaląc się wyjątkowy jestem. Moja rodzinka rzeczywiście do rozmownych nie należy. Powarkują tylko. Znalazłem zwłoki ludzi. Wiesz coś o tym? To nie moja sprawka. Żywych nie jadam. Ale wiem, kto ich załatwił. Zagryjmy układ. Informacje w zamian za życie. Stoi. Powiedz mi, co wiesz. Od dłuższego czasu kręcą się tu długouchy. Nie wiem, czego tu szukają, ale raubują groby i coś knują. Przy okazji zabijają ludzi, którzy wejdą im w drogę. Długouchy? Rodzinka ich nie atakuje? Smakują naprawdę fatalnie. Są tacy wysuszeni. No i zapewniają jedzenie. Dzięki za informację. Zmykaj stąd. Bywaj! Czego tu szukasz, Wiedźminie? Morderców. W takim razie ruszaj na miasto. Żyje w nim zbrodnicza rasa. My walczymy o przetrwanie. Ludzie rozumieją tylko argumenty siłowe i dlatego będziemy z nimi rozmawiać za pomocą oręża. Nie pożyjesz wystarczająco długo. Groźnie gadasz, Wiedźminie. Jednak nie wiesz, że w tej krypcie znajduje się 6 dłan pozostawionych na pastwę guli. Są tam kobiety i dzieci. Jeśli nas zabijesz, nie zdążysz im pomóc. A jeśli spróbujesz ich uratować, my odejdziemy wolno. Wybieraj, mutancie. Dziękujemy ci, panie, za ratunek przed niechybną śmiercią. Elfy zostawiły nas tutaj na pastwę potworów. Niektórzy próbowali uciec tym korytarzem. Obawiam się, że wasi towarzysze nie żyją. Słyszeliśmy tylko przeraźliwe krzyki. Pewnie potwory ich dopadły. Droga jest już bezpieczna. Zabiłem większość potworów. Uciekajcie stąd. Melitele niech będą dzięki. Bądź błogosławiony. Jeszcze raz dziękujemy. Rany od zębów i pazurów. Roztrzaskane kości. Ktoś chciał się dostać do szpiku. Wygląda na robotę guli. Co robiłeś w domu tej wiedźmy? Uratowała mnie. Gdyby nie Triss, byłbym trupem. Poza tym jesteśmy przyjaciółmi. Czyli mam wobec niej dług wdzięczności. Ale wiedz, że jeśli coś kręcisz, to poznasz moją drugą naturę. Dlaczego miałbym kręcić? A swoją drogą, co cię tutaj sprowadza? Wyobraź sobie, że ta jędza chce ukraść jednego z moich pacjentów, małego Alvina. Pomijając fakt, że jestem za niego odpowiedzialna, co wiedźma może wiedzieć o wychowywaniu dzieci? Przecież czarodziejki są bezpłodne. Do tego wciąż pleci jakieś bzdury o źródłach i takich tam. Nie chcę, żeby kładła na tym dziecku swoje brudne łapska. Czort wie, co chce z nim zrobić. Znasz tę wiedźmę. Wytłumacz jej, że Alvin zostaje u mnie. Prościej byłoby, gdybyście same doszły do porozumienia. Prościej, nie prościej, ty znasz ją lepiej. Muszę biec do domu, Geralt. Mam prośbę. Przyprowadź do mnie Alvina. Niech tylko spojrzy, czy jesteś cały. No dobra, wszystko w porządku. Leć po małego, spotkamy się w domu. Znowu nie wypełnijmy serce. O, Geralt! Właśnie cię szukałem! Nie zdawałem sobie sprawy, że pielęgniarka Natala to istny wulkan namiętności. Żebyś widział, jak nachyla się nad pacjentami. Jej oczy... Jaskier... W każdym razie, przyszedłem zabawić Natalę błyskotliwą konwersacją. Gdy wchodziłem, minęło mnie dwóch dziwnie wyglądających dryblasów. Ciągnęli za sobą płaczącego chłopaka. Krzyczeli do niego po imieniu, chyba Akin, Apin, czy jakoś tak. Zaraza, właśnie po niego przyszedłem. To będziesz ze mnie dumny. Nie bacząc na własne bezpieczeństwo, ruszyłem malcowi z pomocą. Śledziłem tych drani. Zawlekli go do pewnego domu. Faktycznie jestem pod wrażeniem. Mówiłem, idę z tobą. Napiszę o tym balladę. Zaprowadzę cię. Dom znajduje się w dzielnicy nieludzi, ale najszybciej będzie, jak za mną pójdziesz. Pośpieszmy się. Widziałem, jak wchodzili do tego budynku. Świetnie. Teraz poczekaj tutaj i wejdź dopiero, jak ustaną odgłosy walki. Zaraz, zaraz. Też chcę wejść. Zawsze każesz mi czekać. Chcę stworzyć nowy gatunek. Balladę uczestniczącą. Bez dyskusji. Nie chcę, żebyś plątał mi się pod nogami, kiedy macham mieczem. Zawsze muszę czekać pod drzwiami. Ale cóż, poświęcę się w służbie poezji. Zadarłeś, Salamandro! Dobrze, że jesteś. Oni są źli. Wiem, wiem. Wszystko będzie dobrze. Czy oni nie żyją? Tak, Alvinie. Nie dali mi wyboru. Czasem niestety trzeba walczyć. Rozumiem, Geralt. Zapamiętam to. Zabierz mnie stąd. O, rzesz, ile krwi! No, nieźle ich załatwiłeś, Geralt. A oto i chłopak. No i co byś zrobił beze mnie? Cii, słyszę kroki. Idą tu następni. Szybko, bierz chłopaka i uciekajcie drugim wejściem. Usłyszałeś ich? Nie przestajesz mnie zadziwiać. No dobra, dobra, już go biorę. Ale gdzie? Zabierz małego do Triss. Czarodziejka najlepiej go ochroni. Oj, rudzielec nie będzie szczęśliwy. Szybko, zbliżają się. Dobra, spadamy. Zostawię małego w domu Triss. Znów ty? Jaka? Jeśli znów chcesz mnie wrzucić do kanałów, tym razem będzie to sporo kosztować. Ty chyba nie wiesz, do kogo mówisz, Wiedźminie. Powiem ci, jak będzie. Teraz dowiesz się wszystkiego o zleceniu. A jak nie będziesz chciał współpracować, to wrócisz do lochu. Lubisz zakłady, strażniku? Bo widzisz, ja lubię. Jakie zakłady? Założę się, że zanim kichniesz, odetnę ci nos. To jak? Założysz się? Aleś drażliwy. Słuchaj, wiem, że ludzie ze znakami salamander na ciebie polują. Mam na nich namiar. Załatwisz swoją sprawę, a przy okazji mi pomożesz. To jak będzie? Zobaczymy. Mów, co wiesz. Wiem, że salamandra praktycznie przejęła rynek narkotykowy w mieście. Są coraz silniejsi. Ktoś musi ich powstrzymać, bo nie wiadomo, co będzie dalej. Co mi do tego? No jak to co? Przecież polują na ciebie. Będziesz miał szansę zdobyć informacje. Potem powiesz mi, co wiesz i przyniesiesz znalezione narkotyki. A ja zabezpieczę je jako dowody. Od czego mam zacząć? Mam informatora. Używa Fistechu do jakichś tam badań. Powiedział, że jedyna osoba, która ma jeszcze proszek, to handlarz imieniem Angus. Kręci się gdzieś po slumsach. Musimy dowiedzieć się, skąd bierze towar. Często przesiaduje w karczmie. Popytaj ludzi, na pewno... No... Przychodzę... Ogłoszenia? Jeszcze nie. Tak, tak. Geralt? Shani, jeśli chodzi o Alvina... Słyszałam od Jaskra, że coś było nie tak. Czemu on jest dalej u Triss? Opowiem ci wszystko, jak z nią porozmawiam. Dobrze, w takim razie cierpliwie czekam na wieści. Bywaj. Psia mać, znowu. Bywaj. Co podać? Bywa. Ale za mnie spryciula. Psia krew. masz tu czego szukać, zmiataj! Chyba... Co? Spływaj stąd, to teren prywatny! Lać mi się chce. Bawię się tak. Jak długo? Zobacz. Jest w nas siła, która uzdrowi ten świat. Wieczny ogień oświetla moją drogę. Jeszcze ze dwa do... Kolejne ciała. To dziwne. Nie ma śladów po ugryzieniach. Za to są rany kłute i cięte, jakby zadane sztyletem. Co cię tu przywiodło? Nie chcę wiedzieć. Groźnie wyglądasz. I na dodatek nosisz broń. Co cię tu przywiodło? Nie chcę wiedzieć. Chciałbym mieć małego pieska. Kupimy ci kiedyś pieska, obiecuję. Geralt? Jeśli chodzi o Alvina... Alvin jest bezpieczny? Tak. Jaskier go przyprowadził i powiedział, co się stało. Jestem z ciebie dumna. Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Czy Shani wie? Nie? Idź do niej i powiedz jej, że mały jest u mnie i że zostanie. Załatw to raz na zawsze, proszę. Spróbuję, chociaż wolałbym spotkanie z oddziałem Salamandry. Geralt? Do zobaczenia. Przyszły salamandry. Powiedzieli, że to ich ulica i że mam być ślepy i głuchy. I co? Skarżyłeś się w ratuszu? Głupiś. Radni już dawno siedzą w ich kieszeni. A, racja. Chyba najlepiej przeczekać. Nic, tylko pieniądze i... Chcesz... Czym handluj? Sprzedaję i skupuję. Przekonajmy się. Wątpię. Nie mam już cierpliwości do królewskich urzędników. Tak? Spotkałem niebieskooką kurtyzanę w domu publicznym. Niemożliwe. Moja siostra... Mam dowód. Widziałem ślady kłów na jej szyi. Wszystko się zgadza z twoim opisem. Na wieczny ogień. Jak to możliwe? Wiem, musi być pod wpływem uroku tego wampira, który ją ukąsił. Ale może nie została jeszcze przemieniona. Może nie. Wiedźminie, musisz mi pomóc. Wampir z pewnością znajduje się w pobliżu. Może nawiedza dom publiczny. Zobaczę, co da się zrobić. Napiłbym się. Tak? Mości rycerzu, znacie może Zygfryda z Danel? Owszem, znam. Co u niego słychać? Ma dostać awans. Zresztą może już dostał, nie wiem. Nie gadam z nim. Mogę wiedzieć dlaczego? Zmienił się po powrocie z misji na bagnach. Mówię doń. Mości Zygfrydzie, gratuluję chwalebnego zwycięstwa. Honor i wiara zatriumfowały nad pogańską hołotą. Popatrzył na mnie dziwnie jakoś i rzekł. Chwalebnego powiadacie. Być może. Honor i wiara powiadacie. Na pewno nie. Zwyciężyliśmy, bo przeciwnik był głodny i kiepsko uzbrojony. Zmienił się nam Zygfryd. Trochę krwi, pierwsza walka i już o honorze zapomniał. Ojca wspomnieć powinien, przykład brać. Gdzie go znajdę? Ojca? Nie żyje. Ponoć go Manticora rozszarpała. O Zygfryda pytałem. Większość czasu spędza na trenowaniu rekrutów przed siedzibą zakonów klasztornej. Witaj, Geralt. Co ty nie... Dzięki tobie nie przy... Tylko rozmyślam. Ja nigdy nie wyrzeknę się dawnych bogów. Co za bzdura. Piękny był ten minstrel. W tym budynku znajduje się wampir. Ślady na szyi jednej z dziewczyn. Mogę wymienić wiele zwykłych zwierząt, których ugryzienie pozostawia takie ślady. Jej brat uważa, że nigdy nie pracowałaby w bordelu z własnej woli, że jest pod wpływem uroku. I ty w to uwierzyłeś? Nie bądź naiwny. Dziewczyna żyje tu jak księżniczka, ubiera się w jedwabie i batysty. Klienci licytują majątki, żeby spędzić jedną noc w jej towarzystwie. Ma służbę i wygody, o jakich ci się nawet nie śniło. Brat chciał ją wydać za jakiegoś starego pryka z hemoroidami większymi od... Nieważne. Ona pragnie być księżniczką nocy, wiecznie pięknym i zakazanym owocem. Snem wyzimy. O czym ty mówisz? Poczułam to, kiedy piłam jej krew. Co tak patrzysz? Owszem, to ja jestem wampirem w tym budynku. Nie zabijam ludzi. Krew dodaje mi wigoru. Przypomina pod tym względem alkohol. Nikomu nie dzieje się krzywda. Co to za brednie? Pijemy krew klientów i dziewczyn. Ja i moje córki. Ale nikogo nie zabijamy. To jedna z form zapłaty za nasze usługi. Wszyscy są szczęśliwi. A niebieskooka? Sama mnie wołała. W swoich snach, marzeniach chciała być wolna, wiecznie piękna. Nie jesteśmy potworami, Geralt. Proponuję ci umowę. Noc z moimi córeczkami. W zamian za spokój, za zignorowanie całej tej sprawy. A co, jeśli się nie zgodzę? Ktoś zginie. Ty, ja, niebieskooka. Czy warto wybierać śmierć, nawet jeśli chodzi o śmierć wampira? Wiedźmini zabijają potwory, wampirzyco. Nie bierz tego do siebie. Módl się, żebyś był tak dobry, jak o tobie mówią. Obsługujemy tylko osoby z wyższych sfer. Słucham? Wampirzyca nie żyje. Brat czeka na ciebie w nowym Narrakorcie. Zabiłeś ją! Tak. Wracaj do brata. Po tym, co tu się działo, nieprędko zjawią się nowi goście. Ty skurwysynu, kto ci dał prawo rujnować życie innym ludziom? Decydować o ich losie? Jesteś płatnym mordercą z birem do wynajęcia za garść złota, a madame mówiła o tobie same dobre rzeczy. Była wampirzycą, reliktem pokoniunkcyjnym. Sroniunkcyjnym! Zniszczyłeś mi życie, a wszystkie dziewczyny, które tutaj pracowały, będą teraz tanimi kurwami na ulicy! Wracaj do brata. Nie musisz być prostytutką. Wiesz co, Wiedźminie? Mam dla ciebie zadanie. Idź i zabij mojego brata, ile chcesz. Nie zabijam ludzi. Oby ci spuchł, zsiniał i odpadł, najemne zbirze, precz! Zaczekam z tym. Nic tu po tobie, białogłosy. Zjadłbym coś. Jesteś Geralt z Rivii. Gdzie moja siostra? W bordelu. Zabiłem wampira. Jeśli zechce, wróci. Nie obchodzi mnie wampir. Chcę odzyskać siostrę. Wampir ubity. Robota wykonana. Gdzie moje pieniądze? Dopóki nie odzyskam siostry, nie zapłacę ani grosza. Ach, ludzie, ludzie. Nigdy się nie zmienicie. Chciałeś od... W tym bud... Mogę... Jej brat... I ty... Brat chci... O czym ty... Poczułam... Nie zabij... Co to... Pijemy... A nie... Sama... Nie jesteś... A co jeśli... Ktoś zginie... Wygrałaś... Chodźcie, córeczki... Czas pokazać Wiedźminowi, skąd się biorą legendy o Domu Nocy. Wiedziałem, że nie należy ufać Wiedźminom. Czemu nam przeszkadzasz, rycerzu? Kazałem cię śledzić. Wiedziałem, że można ufać tylko Płonącej Róży. Zbratałeś się z wampirzycą i zginiesz razem z nią. Nie rób nic głupiego. Nikt nie musi umierać. Głupiego? Ty już zrobiłeś coś bardzo głupiego, Wiedźminie. I musisz za to zapłacić. Przestańcie natychmiast. Nie macie z nami szans. Nami? Siostrzyczko, zaraz cię uratujemy. Jesteś pod wpływem uroku. Nie ma żadnego uroku, idioto. Twoja siostra nie chciała do końca życia zmywać garów i rozkładać nóg przed zgrzybiałym staruchem. Dosyć tego! Płonąca Różo! Do boju! Stójcie! Wampirzyca ma rację. Nie ma żadnego uroku. Twoja siostra dokonała wyboru. Wiedźminie, właśnie wykopałeś sobie grób! Może i wykopałem, ale na pewno nie sobie. Do ataku! Wiedźmin! Trzeba dziewki pozamykać! zawsze wybierasz się na zakupy z mieczem. Gdzie mój... W bordel... Nie op... Wam... Dopu... Słucham. Rozwiązałem sprawę cmentarza, ale nie będziesz zadowolony. Co się stało? Opowiadaj, jestem bardzo ciekaw. Pomijając sprawę gadającego gula, okazało się, że winni zabójstw są z Kojatel. Rabowali groby, zabijając przy okazji każdego, kto wpadł im w ręce. Gadającego gula? No nie wnikam, może przesadziłeś z eliksirami. Powiedz lepiej, co się stało. Uratowałem ludzi rzuconych na pastwę gulom, ale niestety nie udało mi się złapać morderców. Uciekli. Na święty płomień, Wiedźminie. Postąpiłeś jak prawdziwy rycerz. Rad jestem z twego wyboru. Nie martw się mordercami, moje oddziały ich znajdą. Nie rozumiem. Uratowałeś niewinnych ludzi. To najwspanialsza rzecz, jaką można zrobić. Postanowiłem zapłacić ci z nadwyżką. Jestem z ciebie dumny, Geralt. Naprzód, rycerze! Czego chcesz, chłopcze? Na bank napadli, a pan Velerad wołał, że teraz przydałby się Wiedźmin. O czym ty mówisz, chłopcze? W ziemi handlowej! Proszę iść za mną, panie Geralcie! Społeczeństwo uczyniło mnie tym, kim jestem. Nie bawię się. Interesujące. Powinnam być teraz na dworze. Wchodzi zagłada. Bzdura. Stan wyjątkowy to jeszcze nie zagłada. Wiedźmin na szlaku. Wiedok jak za dawnych czasów. Zaczekam z tym tego. Potrzebujemy wsparcia! Mamy tu chędożony napad na bank! Dziwne. Zygfryd nie przepuściłby takiej okazji. Całe szczęście, że jesteś, Geralt. Potrzebujemy pomocy. Dobrze uzbrojone komando zajęło bank. Mają zakładników. Poczekajmy na Zygfryda. Zdaje się, że już nadchodzi. W samą porę. Przepraszam za spóźnienie. Organizowałem grupę uderzeniową. Witaj, Zygfrydzie. Idziemy negocjować? Na wieczny ogień, najwyższa pora. Jak dostaniemy się do środka? Kiedy wszyscy czekali na ciebie, zorganizowałem klucz do ratusza. Możemy ich zajść od tyłu. Mieliśmy negocjować. Wolę negocjować bez strzały w oku, Wiedźminie. Powiedz, kiedy będziesz gotowy. Spać mi się chce. Tak właśnie zrobię. Potrzebujemy wsparcia. Wejdziemy do ratusza przez tylne drzwi. Jesteś gotów? Tak, ruszajmy. To rycerze powinni walczyć z potworami. No to jesteśmy. Do ataku! To prawda, że chcesz negocjować, Duan? W imię Płonącej Róży! Mieliśmy negocjować. Negocjować? Z terrorystami? Nigdy. Bled Duan. Nie po to tutaj przyszliśmy, Zygfrydzie. A po co? Problem można załatwić bez dalszego rozlewu krwi. Nie podam ręki żadnemu terroryście. Wygrałeś. Do ataku. W imię Płonącej Róży! Wiedźminie, nie ma możliwości współistnienia, koegzystencji. Przez setki lat nie zdołaliśmy się dogadać. Jest coraz gorzej. Ilość przelanej krwi jest zbyt duża, by dało się zapomnieć, wybaczyć. Tu chodzi o przetrwanie. Musisz zrozumieć, są tylko dwa wyjścia. My albo oni. Zygfrydzie, Biegnij do skarbca. Musisz dorwać ich przywódcę. Ale... Szybko, nim będzie za późno. Zabijałeś. Zabijałeś naszych. Co ci to daje? Iwin, ochłoń. Masz jeszcze wybór. Nie, Dwan. Podnosząc na nas miecz, dokonałeś go za mnie. Brać go! Podjąłeś właściwą decyzję. Zakon Płonącej Róży będzie ci wdzięczny. Zygfryd? Co tutaj robisz? Nie powinieneś. Wieczny ogień dodał mi sił. Goni je wina, ucieka do kanałów. Proszę cię! Dzieci i żonę! Prowadzi mnie wieczny ogień. Powinniśmy się pośpieszyć. Wygląda na to, że udało mu się zbiec. Ale zdołaliśmy obronić bank. Tylko dzięki twojej pomocy. Jak mogę ci się odwdzięczyć? Może innym razem. Do zobaczenia. Wiesz, gdzie mnie znaleźć. Przypuszczam, że nosisz te miecze nie od parady. Się nie na żarty. Wiedźmin. Już po kłopocie. Wszyscy martwi. No, prawie. Prawie? Niestety ich przywódca uciekł. Znajdziemy go. Wiedźminie, uważam, że należy ci się order. Nie wyglądasz. Witaj. Są jak... Już się tym nie zajmuję. Porozmawiaj z wielkim łowczym królewskim. Stacjonuje w wyzimie handlowej. Znajdziesz go na podwyższeniu w okolicach Nowego Narakorcu. Bywaj. Nie czas. Nic tylko. nie chcę umierać. Witaj, krasno... Ząbki nie bolą? A, nie przedstawiłem się. Szmarc, Zachin, z zawodu dentysta. Geralt z Rivii, jestem Wiedźminem. Mam immunitet na próchnicę. A, no tak, jasne, Wiedźminem. Wiedźmini zabijają potwory, tak? Generalnie tak. Dentystów z rzadka. Bo ja, kolekcjonerem jestem. Zęby zbieram. Szukasz jakichś zębów do... Aha, no. Oczywiście. Im ciekawszy i trudniej dostępny okaz, tym lepiej. Płacę złotem. Prawdziwym. Poszukam dla ciebie. Dziękuję. W czym? Fledery. Bardzo, bardzo... Ech, jesteś Wiedźminem. W czym? Znalazłem... Chciałbym się go pozbyć. Kiedyś zacisnąłem klientowi obcęgi na języku przez potężne kichnięcie. Śliska sprawa. 25 orenów. Więcej. W czym? Ludzie nie ma... O, tak, tak. Dopóki ich ząb nie boli, szydzą. Ale potem każdy przychodzi... i o pomoc prosi. Sami nie wyrywają? Ze szczerbatymi nie gadam. Zawsze opluję. Bywaj. Póki ząb ci nie trzaśnie. Nie ma gdzie się śpieszyć. Witaj, Kalkstein. Co robisz w wieży? Stworzyłem nową teorię. To prawdziwy kamień milowy w alchemii. Otóż, mój drogi Wiedźminie, wszystko, co cię otacza, nawet ty sam, składa się z małych cząsteczek. Tak małych, że nie zobaczysz ich gołym okiem. Te cząsteczki są w nieustannym ruchu. Oddziałują na siebie. Nie istnieje aktualnie sposób potwierdzenia tego empirycznie, ale nie poddaje się. Wiesz co, może opowiesz mi o tym później. Tak? Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Masz dla mnie szpik Alguli? Tak. Oto 3 świeże dawki, o których była mowa w ogłoszeniu. Wspaniale! Jak idą badania? Stworzyłem nową teorię. To te cząsteczki... Wiesz co? Tak? Muszę jeszcze raz przemyśleć tę formułę.